Prezydent Załęski wysyła komunikaty wciągające nas w konflikt zbrojny, sugerując Zachodowi, że jesteśmy wraz z Ukrainą tarczą Europy. Kijów nauczył się dyplomacji i zaczyna ostro bronić swoich interesów na zachodnich salonach, no a u nas nadal mile jest widziana chociażby próba konstatacji kursu, który przed rokiem obrał polski rząd. Czy ludzie suflujący ukraińskie cele polityczne w Polsce mają z tego konkretne korzyści, na przykład finansowe? Czy są to po prostu zwykli, durnie? No i czy można jeszcze wyrażać w ogóle niepokój w kwestii polityki naszego rządu wobec agresji Rosji na Ukrainę? Czy lepiej jest o tym nie mówić i zostawić to starszym i mądrzejszym? Tym chciałbym Was dziś zainteresować na kanale Marek Miśko. Czuwaj! Czuwaj! Ale się porobiło! Ukraińcy pokazują, jak szybko uczą się zachodniej dyplomacji i z polityki łez, przytulania i poklepywania po plecach, przeszli właśnie do ofensywy dyplomatycznej, stawiając nadwiślańskich ministrów do konta i to przed samymi wyborami. Nasi jak zwykle uwierzyli w siłę podobnych serduszek przyjaźni, która w polityce nie istnieje. No ale o co chodzi z tym całym zamieszaniem? Może od początku. Rok temu polski rząd zignorował bardzo ważną i groźną decyzję Komisji Europejskiej która polegała na zdjęciu kontyngentów z części ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Wcale nie dotyczyło to żadnych ceł, dlatego że na część produktów rolno-spożywczych cła od kilku lat i tak już nie istniały ze względu na inne umowy, które zostały nawiązane pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską. Chodziło o kontyngenty. Miało to oczywiście związek z blokadą ukraińskich portów na Morzu Czarnym przez Rosjan. Ukraińcy więc nadal produkowali żywność, ale nie mogli sprzedawać jej światu dlatego że nie mogli jej wyeksportować. Na przykład dlatego mogliśmy w grudniu ubiegłego roku zobaczyć w polskich hipermarketach ukraińskie ogórki szklarniowe. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ żeby zimą wyprodukować w naszej strefie klimatycznej jakikolwiek warzywo, które jest pod szklarnią czy też w tunelu foliowym, potrzeba jest bardzo dużo energii elektrycznej. Jak na kraj, który prowadzi wojnę, jest to dosyć zastanawiające. Nic dziwnego, że polscy plantatorzy byli wściekli i zachodzili w głowę, jak to jest możliwe, że w kraju, który prowadzi pełnoskalową wojnę, tak duży konflikt, który wygonił z tego kraju 3 do 5 milionów ludzi, jest on jednocześnie w stanie produkować warzywa ciepłolubne, które potrzebują masy, opieki i energii elektrycznej. Ukraińcy więc nadal produkowali żywność. No ale ogłosili światu, że nie są w stanie jej wyeksportować i faktycznie pojawił się potężny problem, bo chociażby taki Egipt w ponad 80% zaopatrywał się w zboże z Rosji i Ukrainy. Ukraina jako kraj niebędący częścią wspólnego unijnego rynku miała wyznaczane kontyngenty, czyli dokładnie ilości towarów, które mogła wprowadzać do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. No i nagle, w zasadzie z tygodnia na tydzień, kontyngenty w ramach unijnego rozporządzenia solidarnościowego zostały... Zniesione. Tania żywność i produkty rolne zaczęły w sposób niekontrolowany wjeżdżać na teren Unii Europejskiej przez polską granicę, no i wiele firm w Polsce zaczęło więc dokonywać zakupów ukraińskiego zboża, ale nie tylko zboża, bo chodziło też o jaja, miód, drób, ponieważ ceny były tego znacznie niższe niż u polskich producentów. Po kilku miesiącach rynek głównie zbożowy został zdestabilizowany. Rolnicy zboże zebrali, no ale nie mieli komu go sprzedać. Dlaczego opłacało się firmom kupić ukraińskie zboże, a nie polskie? No bo jest ono o wiele tańsze. Yy, dlaczego jest tańsze? No bo produkcja w Polsce jest obłożona, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, wieloma regulacjami, które są wymagane od polskich producentów i to one są odpowiedzialne za wzrost kosztów. Chodzi na przykład o kwestię wykorzystywania nawozów. No i cóż, mleko się rozlało, rolnicy zaczęli mocno protestować, politycy zostali zmuszeni do reakcji. A granica została w końcu zamknięta. Ukraińcy rozpoczęli więc kampanię lobbystyczną w Warszawie i Brukseli. Minister Rolnictwa Ukrainy na polskich, warszawskich salonach, czego byłem świadkiem, przekonywał przedsiębiorców podczas kilku spotkań, aby oni wywierali presję na polskim rządzie, by ten utrzymał zniesienie kontyngentów i utrzymanie zerowych stawek celnych na niektóre produkty rolno-spożywcze pochodzące z Ukrainy. A polscy przedsiębiorcy tego słuchali. W Brukseli tymczasem ukraińscy dyplomaci, powołując się na trudną wojenną sytuację w ich kraju, prowadzili rozmowy z Hiszpanami, Holendrami i Włochami, którzy są wybitnie zainteresowani tym, aby zboże z Ukrainy wpłynęło do Unii Europejskiej w nieograniczony sposób. Dlaczego? Sprawdźmy, jakie są statystyki i liczby. Przed wojną największymi europejskimi odbiorcami ukraińskiego zboża byli właśnie oni. Na przykład Hiszpania importowała zboże z tamtego kraju za 543 miliony dolarów. Holandia była na drugim miejscu, chodziło o 519 milionów dolarów, w dalszej kolejności Włosi i pozostałe kraje. Na przykład Chiny, korzystając z portów Konstancy w Rumunii, odbierały około 4 miliardów ton każdego roku samej pszenicy. No, i w Polsce rozpoczyna się przedwyborczy maraton, którego jesteśmy świadkami od kilku tygodni. Rząd obawia się, że rozwścieczona wieś nie zagłosuje na prawo i sprawiedliwość, zaczyna więc podejmować działania zmierzające do zablokowania niechcianego importu. No, a to wyraźnie nie podoba się władzy w Kijowie. Rozpoczyna się więc wymiana dyplomatycznych uprzejmości, w której Ukraina nie szczędzi ostrych słów krytyki względem postawy władz z Warszawy. Zajrzyjmy więc na Twittera. Premier Ukrainy Denis Szmichal, odnosząc się do forsowanych przez Polskę zasad utrzymania kontyngentów, zrównał nasz kraj do Rosji, obarczając nas potencjalną odpowiedzialnością za głód na świecie. Zobaczmy, co dokładnie powiedział: Rosja zakłóciła eksport zbóż, niszcząc infrastrukturę naszych czarnomorskich portów, po raz kolejny prowokując światowy kryzys żywnościowy. No i to jest prawda. Trudno odmówić racji premierowi Ukrainy. Jednak zobaczmy, co powiedział dalej. W tym krytycznym czasie Polska zamierza nadal blokować eksport zboża z Ukrainy do Unii Europejskiej. To nieprzyjazne i populistyczne posunięcie, które poważnie wpłynie na globalne bezpieczeństwo żywnościowe i gospodarkę Ukrainy. Chwilę, chwilę, pochylmy się nad tym zdaniem. Chodzi więc o głód na świecie, czy o dostarczenie produktów rolno-spożywczych z Ukrainy na teren Unii Europejskiej, której przecież głód nie grozi? Jeżeli mielibyśmy zwrócić uwagę, jak wyglądał przepływ towarów i usług przed wybuchem wojny, ale już po e, zajęciu Donbasu przez Rosję, no to zobaczymy, że po raz kolejny to właśnie Rumunia i port w Konstancy, zresztą od średniowiecza, a być może starożytności, odgrywał najważniejszą rolę w dostarczaniu produktów na Bliski Wschód oraz do Afryki. Porty Bałtyckie nie miały z tym nic wspólnego. Więc chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe Afryki czy dostarczenie towarów do krajów Unii Europejskiej, no i zarobienia na tym pieniędzy. Ale zobaczmy, co powiedzieli dalej prominentni politycy ukraińscy. Na przykład wicepremier minister gospodarki Ukrainy Julia Sviridenko napisała Apelujemy do polskich kolegów, aby pamiętali o zasadzie partnerstwa. Blokowanie ukraińskiego zboża na granicy Unii Europejskiej jest niedopuszczalne. Rosyjska agresja stwarza realne zagrożenie dla naszych rolników, niszczenie portów i silosów zbożowych, blokada Morza Czarnego sprawiają, że praca jest ciężka i niebezpieczna. No i rozpętała się polityczna burza. Polscy wiceministrowie zaczęli odpowiadać, wypominając Ukraińcom brak wdzięczności, no i Ukraina z kolei wezwała na dywanik naszego ambasadora. Powiedzieli, że nie życzą sobie i jest to wielki skandal, że Polacy wypominają pomoc Ukraińcom, traktując to tak, jakby de facto to Polska była zobowiązana do wsparcia Ukrainy ze względu na to, że broni w ten sposób sama siebie. No ale tyle dobrego z całego tego zamieszania. Po raz pierwszy od wybuchu wojny osobiście ja usłyszałem jakiekolwiek przebąkiwania od polskich polityków zgromadzonych wokół obozu rządzącego, może nie licząc Solidarnej Polski, że będziemy liczyli się teraz z polską racją stanu. Inna sprawa, że żadna tam racja stanu nie powinna wyznaczać kierunków naszego polskiego działania. Tym, co powinno determinować politykę państwa, jest tylko i wyłącznie nasz polski interes narodowy, a nie jakaś tam racja stanu. No i nawet jeżeli oczywistością jest, że przegrana Rosji leży właśnie w naszym interesie, to nie powinniśmy dokładać do tego interesu więcej niż sami potrafimy włożyć, niż sami mamy, niż sami potrafimy unieść. Na przykład, w moim przekonaniu, naszym celem nie jest żadna tam przegrana Rosji, ale jej całkowite wyeliminowanie militarne i polityczne co jest oczywiście w zasadzie niewykonalne. No ale jeżeli jest niewykonalne, to pomyślmy, co zrobić, aby było coś realnego, wykonalnego. Może więc takie osłabienie Moskali, aby nigdy nie byli w stanie podjąć współpracy z Niemcami. I to ponad naszymi głowami, jak zwykle. To jest cel, który powinien nam przyświecać, a nie lęk i zadręczanie się nieustanne tym, czy Ruscy przyjdą i nie przyjdą. Nie przyjdą, jeżeli będziemy silni, jeżeli będziemy mieli sojusze i jeżeli będziemy mieli broń. Nie myślicie chyba, że ukraińscy urzędnicy związani bezpośrednio z najważniejszymi osobami w państwie wysyłali te wszystkie antypolskie komunikaty na Twitterze i nie tylko, bez wiedzy swoich przełożonych, np. pana prezydenta Zołęskiego? Na tym właśnie, między innymi, polega sztuka dyplomacji, że ubiera się swojego najlepszego współpracownika w dobrą koszulę, marynarkę, i przekazuje komunikat nie swoimi ustami, patrząc, jaka będzie reakcja. Gdy taki komunikat przejdzie bez echa, to znaczy, że udało nam się zdobyć kolejny przyczółek. Natomiast, gdy wywoła on poruszenie, łagodzimy przekaz. No i to właśnie zrobił prezydent Załęski, łagodząc przekaz, wysyłając jednocześnie ważny dla siebie dyplomatyczny sygnał w świat. A co powiedział? Narody Europy, powiedział prezydent Ukrainy, wiedzą, że wolność wszystkich jest najsilniejsza, gdy jest to wspólna wolność wszystkich. My w Europie wiemy, jak jednoczyć się i bronić naszych wartości ramię w ramię, niezależnie od pół roku i nastrojów, poglądów politycznych i osobistych ambicji, ale widzimy różne sygnały, że w niektórych miejscach polityka stara się być ponad jednością, a emocje ponad podstawowymi interesami narodów. Tu postawmy pauzę. O jakichż to poglądach politycznych i osobistych ambicjach mówi pan prezydent Załęski? Czyżby chodziło mu o trwające właśnie w Polsce wybory, maraton wyborczy i że daje nam on w ten sposób sygnał, że władze w Warszawie działają irracjonalnie i nie działają zgodnie z podstawowymi interesami narodów? Osobiście uważam, że Polska ma jeden interes swój interes. Jest to interes narodowy Polski i Polaków. No i Polska, czy też jej władze, powinny podejmować tylko takie działania, które służą temu jednemu celowi. Czytajmy więc dalej. Ukraina walczy o wolność swoją i całej Europy i jesteśmy wdzięczni każdemu narodowi, który pomaga. Bardzo doceniamy historyczne wsparcie Polski, która wraz z nami stała się prawdziwą tarczą Europy od morza do morza, a w tej tarczy nie może być ani jednego pęknięcia. W moim przekonaniu jest to najgroźniejsze zdanie, które można odnaleźć w tym twecie. Czy w tym całym dyplomatycznym bełkocie, według państwa, który z pozoru wydaje się być tylko komunikatem o niczym, nie uwypuklają się cenne komunikaty? W ocenie prezydenta Ukrainy, Polska wraz z tą, że właśnie Ukrainą, jest tarczą Europy. A jaką rolę pełni tarcza? Tarcza jest przecież od przyjmowania ciosów. Nie wiem jak Państwo, ale ja nie jestem orędownikiem takiej wykładni naszej polskiej misji. Polska nie jest żadną tarczą dla nikogo, a już z pewnością nie stanowi jej wspólnie razem z Ukrainą. Polska w tym konflikcie pomaga od samego początku w sposób najbardziej ryzykowny. Wcale nie chodzi tutaj o przyjęcie do naszych domów tych kilku milionów ludzi i potraktowanie w sposób naprawdę, naprawdę zgodny z chrześcijańską miłością, może nawet nad wyrost. Zrobiliśmy coś bardziej ryzykownego. Otóż udostępniliśmy swoje terytorium do przewozu broni i amunicji, biorąc w ten sposób czynny udział w zaopatrywaniu tego konfliktu w broń i amunicję. To jest nasze poświęcenie, za które Ukraińcy powinni być nam wdzięczni jeszcze przez najbliższe 200 albo 300 lat. Tymczasem tarczą nie jesteśmy i być nie chcemy. A sam jestem ciekaw, czy polski rząd zgadza się z takim pojmowaniem spraw. Panowie i panie, czy Polska według Was. Powinna być tarczą Europy razem z Ukrainą od Morza do Morza? Skoro mamy to już ustalone, to idźmy dalej. Pan prezydent Załęski, bo to jeszcze nie koniec, pisze. Nie pozwolimy, aby jakikolwiek moment polityczny popsuł stosunki pomiędzy narodami ukraińskimi i polskimi, a emocje powinny zdecydowanie ostygnąć. Wolność i dobrobyt naszych narodów, wartości naszej Europy i zwycięstwo nad wspólnym rosyjskim wrogiem są. Ponad wszystko. Czy aby na pewno zwycięstwo nad wspólnym rosyjskim wrogiem jest ponad wszystko? Dla Niemców, w moim przekonaniu, nie jest to cel sam w sobie, który jest stawiany ponad wszystko. Nie sądzę też, że podobnego zdania są Francuzi, Holendrzy, Belgowie, Luksemburczycy, Włosi czy Hiszpanie. Natomiast wracając do Polski, czy zwycięstwo nad Rosją jest dla Polski celem, który góruje ponad wszystkim? W moim przekonaniu, dla nas ponad wszystko jest zachować neutralność i zbroić się w milczeniu. Dla Polski najważniejsze jest zyskać czas, aby móc odbudować armię. Nas w tym konflikcie powinna interesować wyłącznie neutralność, zwiększanie PKB na obronność, rozwijanie wojska, kupowanie sprzętu. A jaki jest najgorszy scenariusz, który w mojej ocenie nam realnie grozi? I nie jest to przegrana Ukrainy. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że Putin ze względu na przedłużający się konflikt traci zaufanie u oligarchów, którzy przecież wybierają go na to stanowisko. Putin nie rządzi Rosją, jest tylko marionetką w rękach starszych i mądrzejszych. No i oni nagle postanawiają ze względu na to, że nie mogą robić interesów, że cały czas Zachód i Stany Zjednoczone nakładają na Rosję sankcje, że gospodarka rosyjska podupada, że nastroje społeczne burzą się wśród narodu rosyjskiego, chcą pozbawić Putina funkcji. No, a powiedzmy sobie w mniej lub bardziej krwawy sposób. A to zejdzie na zawał, a to wypadnie z okna. No i wtedy co się dzieje? Do władzy wówczas zostaje wybrany, zainstalowany przez tych samych oligarchów nowy. Polityk, który będzie jawił się teraz jako opozycjonista, nie mający nic wspólnego z polityką swego poprzednika. Rosja ogłasza więc nową pierestrojkę, a nowo wybrany prezydent, demokratycznego już przecież kraju, a jakże, rozpoczyna rundkę po Europie. Niemcy ogłoszą, że skoro w Rosji są takie zmiany i nastąpiła demokracja, no to oni zdejmują sankcje i wracają do współpracy gospodarczej. Nie minie miesiąc, a rurą pod niebałtyku zacznie płynąć gaz, który ominie Polskę. My będziemy nadal kolonią niemiecką, a w Rosji będziemy mieli zaprzysięgłego wroga, który tylko będzie czekał na odpowiedni moment, aby skoczyć nam do gardła. Tacy już oni są. Cywilizacja turańska. Mniej w nich Europy, a więcej Azji. I teraz pytanie do Was, drodzy widzowie. Czy ten scenariusz nie jest porażający? Lub inaczej, czy nie jest on realny? Czy niemieckiemu przemysłowi chemicznemu, motoryzacyjnemu, związanemu z lekami, z farmacją, nie jest na rękę, aby znów do Niemiec popłynął rosyjski tani gaz? Ja tylko pytam. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Jeżeli natomiast jesteście zainteresowani wsparciem mojej działalności społecznej i publicystycznej, linki do wsparcia znajdziecie poniżej. Marek Miśko, czuwaj! A na odchodne. Pamiętajcie, nie dajmy sobie niczego wmówić. Polska nie jest żadną tarczą, i wbrew temu, co próbuje suflować Zachodowi prezydent Ukrainy, nigdy nią nie powinniśmy być. Nie chcemy przyjmować na siebie żadnych ciosów w nieswoich wojnach. Pomagamy po chrześcijańsku w wojnie, natomiast jesteśmy i powinniśmy być neutralni. Niestety niektórzy rozpaleni polscy politycy, niczym urzędnicy w ministerstwie głupich kroków, uwierzyli, że polityka to sztuka przyjacielskich relacji i spijania sobie z dzióbków. Tymczasem prezydent Załęski na spotkanie ze swymi ambasadorami przyszedł z taką oto treścią: Teraz jest najważniejsze sześć miesięcy. Już za miesiąc w krajach partnerskich rozpocznie się nowy sezon polityczny. Powinien stać się on równie proukraiński jak poprzednie sezony polityczne. Jest czas na przygotowania. Potrzebujemy rozwiązań dla dobra Ukrainy. Potrzebujemy zwycięstw Ukrainy na polu bitwy i w stosunkach międzynarodowych w naszej dyplomacji. Właśnie o tym rozmawialiśmy dzisiaj na spotkaniu z ambasadorami Ukrainy, powiedział prezydent Załęski. Dodał na koniec, że każdy krok ukraińskiej dyplomacji, każdy dzień ukraińskich ambasadorów, powinien wzmacniać nasze państwo i przynosić Ukrainie zwycięstwa. Zwycięstwa, które będą składały się na nasze wielkie ukraińskie zwycięstwo w tej wojnie o wolność i niepodległość. Załęski został świetnie wyszkolony. Nie wchodźmy teraz w dyskusję, kto to zrobił czy Niemcy, czy Amerykanie nie ma to żadnego znaczenia. Załęskiemu nie robi różnicy, do kogo z Polski będzie się przytulał na konferencjach. Ma bowiem osiągnąć swój cel, a tym celem jest interes jego państwa, a nie przyjaźnie z polskim prezydentem. Czuwaj.